Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam ze studia telewizji TVT. Dzisiaj łączę się z prezydentem miasta Wodzisławia Śląskiego, z panem Mieczysławem Kiecą. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim osobom, które nas oglądają w telewizji. Sporo się dzieje w samorządach w tym okresie kwarantanny, która dla was kwarantanną nie jest, bo tak naprawdę pracy w urzędach jest sporo. Pracują też radni, Rada Miasta u was również obradowała. W jaki sposób, jak te posiedzenia teraz się odbywają? Od kilku tygodni staramy się zrobić wszystko, aby jak najbardziej zabezpieczyć mieszkańców, osoby odwiedzające Urząd i Radnych Rady Miejskiej. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim służbom, przede wszystkim służbom medycznym, pielęgniarkom, lekarzom, wszystkim pracownikom wszystkich instytucji, którzy na co dzień robią wszystko, abyśmy w tym trudnym okresie solidarnie mogli razem funkcjonować. Jeżeli chodzi o Radę Miasta, ostatnia sesja odbyła się w zupełnie nowej formule. Na miejscu, gdzie odbywają się posiedzenia Rady, zadbaliśmy o to, aby był pełen komfort i bezpieczeństwo, zachowując odległości, środki ochrony osobistej. Natomiast nie było tradycyjnego spotkania, że tak powiem, rozmów urzędnicy, pracownicy, dyrektorzy z radnymi. Wszystko odbywało się online na zasadzie wideokonferencji. Pierwszy raz testowaliśmy ten system. Były drobne utrudnienia, ale jesteśmy gotowi na to, aby przejść do pracy zdalnej z Radą Miasta. Odbywały się również jakieś głosowania. Tutaj nie ma problemu z tym, że są łamane jakieś przepisy RODO i tak dalej. Czy można w ten sposób pracować? Znaczy, na pewno na dzień dzisiejszy ustawa uniemożliwia głosowanie typowo zdalne, dlatego radni Rady Miejskiej musieli spotkać się w miejscu i o czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady Miasta, czyli w ubiegłą środę o godzinie 12 w budynku Urzędu Miasta. I też tam radni, którzy byli obecni, byli zalogowani do systemu informatycznego i głosowali nad uchwałami. Myślę, że wszyscy samorządowcy czekamy na element pakietu antykryzysowego, który jest obecnie w parlamencie. Tam mają być też zaproponowane przepisy umożliwiające prowadzenie sesji w sposób zdalny, ale musimy pamiętać o tym, aby wszystkie działania podejmowane przez Radę jako organ stanowiący były jasne i czytelne dla mieszkańców i odbywały się w sposób jawny, żebyśmy wiedzieli, kto i jak głosuje. Jednym z takich pierwszych tematów, których się podejmowaliście w tym okresie na sesji, to jest temat wsparcia dla szpitala. To nie było wsparcie dla szpitala w Wodzisławiu, ale dla raciborskiej placówki. Czy się tutaj mylę? Proszę wyjaśnić, jaką placówkę chcecie wesprzeć i dlaczego właśnie te? Ja osobiście po rozmowie ze starostą Radzimiejską, starostą wodzisławskim przedłożyłem radnym Rady Miejskiej w ubiegłą środę dwa uchwały. Obydwa dotyczyły wsparcia finansowego dla szpitala zakaźnego w Raciborzu w wysokości 50 tysięcy złotych na niezbędny sprzęt do ochrony osobistej, w tym zakup urządzeń umożliwiających dezynfekcję karetek czy pomieszczeń. Środki na ten cel gospodarowałem z oszczędności, które pozostały z roku ubiegłego, czyli z wolnych środków, nie rezygnując z żadnych zadań. I to był jeden projekt uchwały. Drugi projekt uchwały dotyczył przekazania nam Wodzisławski Szpital kwoty 200 tysięcy złotych. Po rozmowie z dyrektorem szpitala i panem starostą ustaliliśmy, że te środki powinny zostać przekazane na zakup dwóch sprzętów, ultrasonografu i rentgena dla najmłodszych pacjentów szpitala. Środki na ten cel zaproponowałem Radzie, aby przeznaczyć z kultury, czyli zrezygnować w tym roku ze Święta Miasta, z Dni Wodzisławia Śląskiego i środki, które były zabudżetowane na ten cel, przeznaczyć na niezbędną pomoc szpitalną. Rada Miasta przyjęła moją drugą propozycję odnośnie szpitala w Wodzisławiu, natomiast nie ma zgody na przekazanie środków do szpitala zakaźnego w Raciborzu, przekazując te środki na szpital w Wodzisławiu i dokładając jeszcze 50 tysięcy złotych. W sumie Rada Miejska przeznaczyła 300 tysięcy złotych tylko na szpital w Wodzisławiu Śląskim.
Czyli nie ma zgody na wspieranie innych placówek poza waszym rejonem, poza rejonem waszego miasta. W jaki sposób jeszcze w Wodzisławiu Śląskim radzicie sobie? Jakie działania są podejmowane, żeby nie szerzyła się epidemia koronawirusa? Bardzo wiele działań podejmowanych jest od dłuższego okresu czasu. Pracują regularnie wszystkie służby. Między innymi ograniczyliśmy wstęp na urządzenia zabawowe, na różnego typu parkingi. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który wyłączył strefę płatnego parkowania z poboru opłat. Stworzyliśmy cały pakiet pomocy dla przedsiębiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ten pakiet już funkcjonuje na naszej stronie internetowej. Można znaleźć informacje i filmy, które wyjaśniają w jasny, czytelny sposób, jak z tego typu rzeczy korzystać. Wraz z wolontariuszami i stowarzyszeniami, którym dziękuję, wprowadziliśmy pomoc dla seniorów. Między innymi myślę tu o dostarczaniu niezbędnego prowiantu do domu, leków, czy wyprowadzania o to też musimy zadbać w tym trudnym okresie. Dodatkowo Straż Miejska i Policja już od dłuższego czasu prowadzą regularne akcje kontroli w miejscach, gdzie do tej pory spotykały się osoby, ale także chcemy działać prewencyjnie, czyli Straż Miejska jeździ po Wodzisławiu Śląskim, Policja także i są specjalne komunikaty głosowe zachęcające do tego, aby zostać w domu. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od naszej odpowiedzialności. Żeby zostać w domu, też trzeba mieć na to zostanie w domu jakiś pomysł. Wspomniał Pan, że nie będzie w tym roku dużych imprez kulturalnych, tej największej chociażby. Oferta kulturalna też jest teraz uboga, więc co zamiast tego, co może miasto zaoferować właśnie na ten czas kwarantanny? Zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej. Tam na bieżąco będziemy informować o działaniach, jakie podejmują nasze jednostki kultury, a tych działań jest bardzo sporo. Funkcjonuje, choć online, co zrozumiałe, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Mamy możliwość wypożyczania księgozbiorów drogą elektroniczną. Zdarzają się też osoby, które chcą mieć dostęp do zbioru, który nie jest zdigitalizowany. Jeżeli to jest możliwe, dokonujemy skanowania tego typu zbioru i udostępniamy. Myślę, że w dniu dzisiejszym takie podsumowanie tego, co robi Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, będzie dostępne na naszej stronie internetowej. Bogatą ofertę ma także Wodzisławskie Centrum Kultury. Tu zachęcam do obserwowania wszystkich komunikatów, jakie umieszczają między innymi w portalach społecznościowych. Można zapoznawać się z różnego typu materiałami, na razie archiwalnymi, które pokazują koncerty, zajęcia różnego typu, które są prowadzone. Staramy się także aktywizować mieszkańców poprzez działania oferowane chociażby przez miasto. Uruchomiony został konkurs na pisankę. Będzie też uruchomiony konkurs na zdjęcie z okna Wodzisławia Śląskiego. Także na ile się da, staramy się wykorzystywać dobrodziejstwo internetu, dobrodziejstwo dzisiejszej technologii do tego, aby zainteresować mieszkańców w różnym wieku tą ofertą, którą możemy w ten sposób zaoferować. Na czym stracą samorządy w związku z tym, że w tej chwili no, trzeba ograniczyć i możliwość prowadzenia biznesu, i możliwość organizowania imprez kulturalnych, czyli tej działalności kulturalnej? Na czym mogą stracić najbardziej samorządy? Czy to już być może jakoś się na was odbija? Najważniejsze jest zapewnienie jak najlepszego klimatu dla biznesu. Wodzisław Śląski stara się to robić od lat. W tej sytuacji dla mnie priorytetowym było takie działanie, na jakie pozwala prawo. Mówię o biznesie dlatego, bo to biznes generuje miejsca pracy. To tam znajdują pracę mieszkańcy miasta, jak i całego powiatu. I wokół tego powinny być ukierunkowane działania samorządów. W Wodzisławiu Śląskim taki pakiet antykryzysowy obejmuje 5 obszarów. Oczywiście wiąże on się ze świadomym ubytkiem dochodu w mieście, bo zwalniamy mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, między innymi z czynszu, dla lokali komunalnych naszego miasta, które wynajmujemy. Tak jak powiedziałem, nie pobieramy opłat w strefie płatnego parkowania. Umożliwiamy rozłożenie na raty, czy nawet anulowanie opłaty, jaką jest podatek od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy korekty deklaracji wywozowych dla odpadów. To są środki, które nie wpłyną do nas, do miasta.
Na dzień dzisiejszy trudno jeszcze szacować, jakie to są ubytki, bo wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami musi odbywać się na wniosek przedsiębiorcy. Takie wnioski rejestrujemy drogą elektroniczną, do czego zachęcam i rozpatrujemy. W zależności od tego, jak długo potrwa sytuacja, będzie mniej środków w budżecie miasta na pewno. Na pewno sytuacja przeniesie się także, jeżeli chodzi o wpływy z podatku dochodowego. Rząd zamknął możliwość poruszania się pomiędzy granicami, myślę tu o Republice Czeskiej. Odbyło to się z dużym protestem mieszkańców miasta i powiatu pracujących, między innymi w zakładach tam zlokalizowanych. Dziś dla nich przychodzi bardzo trudny okres, a brak rozwiązania ze strony rządu. Ja może zapytam, bo ten apel w sprawie pracowników, którzy pracują po stronie czeskiej, pan również wystosował takie pismo. Czy już jakaś odpowiedź w tej sprawie dotarła? Bo podobno mamy do czynienia ze zwolnieniami nawet grupowymi tych pracowników, którzy dojeżdżali do Czech. Wystosowałem takie pismo, jestem w kontakcie stałym z tymi pracownikami. Zaraz tylko jak dowiedziałem się o tej sytuacji, wystosowałem pismo popierające ich protest, który skierowali do senator Ewy Gawędy. W dniu dzisiejszym otrzymałem jednostronicowe pismo mówiące o tym, jak trudna jest sytuacja. Niestety brak tam konkretów. Te osoby nie mogą być tak pozostawione przez państwo polskie. Brak konkretów, ale w związku z tym mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc? Cały czas jesteśmy odsyłani do ustaw antykryzysowych. Widzimy, co z tymi ustawami się działo. Ja byłem przekonany, że wszyscy zgodnie podejmą wysiłek, trud i pracę i w weekend zostaną te ustawy przyjęte. Jednak różnego typu wrzutki robione w nocy i sam proces procedowania, myślę, że podważa tutaj zaufanie do szeroko rozumianych organów państwa. Trudno w takiej sytuacji budować jakiś konsensus wokół spraw najważniejszych, jakim między innymi jest zdrowie obywateli, rzecz najważniejsza, ale także zapewnienie możliwości funkcjonowania wielu rodzin. Mówimy tu o miejscach pracy. No to zapytam jeszcze o to, właśnie o te nocne wybory i nocne dyskusje w naszym Sejmie i tutaj pana apel również, który pojawił się w mediach społecznościowych, żeby nie organizować tych wyborów prezydenckich w maju. Pan ma uwagi w związku z tym, że samorządy nie są przygotowane, bo to jedno, czy bardziej chodzi tutaj o kwestię zachowania tych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem? Przede wszystkim chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, wszystkich obywateli naszego miasta czy naszego państwa. Trudno jest w takiej sytuacji myśleć o sprawnie przeprowadzonych wyborach. Tak naprawdę z jednej strony w ogóle nie mamy do czynienia z kampanią wyborczą. Sposób prowadzenia kampanii jest utrudniony, ale to jest rzecz drugorzędna. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w lokalach, bezpieczeństwa komisji wyborczych, bezpieczeństwa mieszkańców, którzy w tym akcie chcieliby brać udział. Wybory powinny być powszechnie dostępne na równych zasadach, a tego po prostu nie ma i nie oszukujmy się, że w ciągu 40 paru dni, a tyle zostało do wyborów, ta sytuacja zmieni się i nagle wrócimy do rzeczywistości, powiedzmy z końca lutego czy pierwszych dni marca. Tak nie będzie, dlatego wystosowałem taki apel do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli z jednej strony mówimy wszyscy jednym głosem, zostańmy w domu, staramy się ograniczać spotkania, kontakty, cały naród poddaje się kwarantannie, to trudno w tym momencie mówić o sprawnie przeprowadzonym, jawnym procesie wyborczym. Dobrze, bardzo panu dziękuję w takim razie za tą rozmowę i za to spotkanie online. Zapraszam oczywiście do studia, kiedy to będzie już możliwe, na normalną spotkanie i normalną rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję państwu także za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.